Dzisiaj w cyklu Tydzień Kobiet z KPMG będę miała przyjemność rozmawiać z dyrektor Bookkeeping Services w Gdańsku, z panią Natalią Markowską. Będziecie mogli dowiedzieć się m.in. jakie kompetencje miękkie są przydatne na tym stanowisku oraz z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się kobiety biznesu. Zapraszam. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjęła Pani moje zaproszenie do wzięcia udziału w wywiadzie. Mamy przyjemność rozmawiać dzisiaj z Panią Natalią Markowską, dyrektor Bookkeeping Services w Gdańsku. I chciałabym zadać Pani pierwsze pytanie, mianowicie czym zajmuje się Pani w KPMG? To ja może tak słowem wprowadzenia powiem, że trudno byłoby wskazać obszary, którymi się nie zajmowałam w KPMG. Pierwsze moje kilkanaście lat pracy w KPMG to był audyt. Od ostatnich 3 lat w coraz większym stopniu zaczęłam się zajmować usługami księgowymi i w chwili obecnej objęłam dowodzenie zespołem księgowym u nas w Polsce. Mamy zespół w Gdańsku, mamy zespół w Katowicach i historycznie najdłuższy i największy zespół w Warszawie. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. No i to tak pokrótce, tak? Czyli audyt, czyli księgowość. Trochę wiadomo, w każdej z tych dziedzin pojawiały się podatki. No i praca z ludźmi. Jakie według Pani kompetencje miękkie są przydatne na Pani stanowisku? Jeżeli chodzi o kompetencje miękkie, to jest na pewno komunikacja. To jest praca zespołowa, empatia, słuchanie ludzi. To pozwala budować zgrane i współpracujące ze sobą sprawnie zespoły. Zgrany zespół jest podstawą udanej pracy. Dobra organizacja jest bardzo ważna, zwłaszcza dla mnie, bo jestem pracującą mamą, mam 3 dzieci w domu, więc to trzeba wszystko dobrze zorganizować, tak żeby działało i żeby każdy dostał taką część mojej uwagi, jaka jest mu potrzebna. Kreatywność. Musimy być kreatywni, tak? Kreatywność pozwala nam na znalezienie rozwiązań, sytuacji, z którymi przyszło nam się zmierzyć, jakie spotykamy na swojej drodze. A jakie było największe wyzwanie, z którym zmierzyła się Pani w swojej drodze zawodowej? Moim największym wyzwaniem, z jakim przyszło mi się zmierzyć, było wyzwanie jeszcze w momencie, gdy pracowałam jako starszy menedżer w dziale audytu i wtedy razem z partnerem braliśmy udział w projekcie, który polegał na wprowadzeniu grupy Energa, jednej z 4 największych grup energetycznych u nas w Polsce, na giełdę, na parkiet warszawski. To było olbrzymie wyzwanie, zarówno w zakresie kompetencji twardych, współpracy zespołowej, poświęcenia, ale było to też coś, co było ambicjonalnie dla mnie moim wielkim projektem, który chciałam zrealizować i udało się z sukcesem. A jaką radę dałaby Pani sobie sprzed 10 lat? Żeby nie bać się wyzwań, żeby podejmować się nowych zadań, nowych działań, bo trzeba mieć mocną i dużą wiarę w swoje możliwości i nie bać się zadawać pytań i prosić o pomoc starszych kolegów. Ciężką pracą plus pomocą innych osób jesteśmy w stanie zrealizować postawione cele i zamierzenia. A czy ma Pani jakieś zawodowe marzenia aktualnie, cele, do których Pani dąży? To jest bardzo dobre pytanie. Zawodowe cele, tak. I to w zasadzie od zawsze. One co jakiś czas się aktualizują i zmieniają w zależności od sytuacji, w której obecnie się znajduję. Na początku one były znacznie mniejsze, no były takie drobne kroki. Nauczę się księgowości, potem zobaczę, co to jest audyt, potem jak już zobaczę, co to jest audyt, to może przejdę do biznesu i będę główną księgową, potem może dyrektorem finansowym, który kształtuje politykę księgowo-finansową spółek. Obecnie objęłam kierownictwo w zespole usług księgowych i moje takie zawodowe plany i cele są bardzo blisko z tą działalnością związane.
w perspektywie najbliższych 2 lat, to jest wdrożenie w naszym zespole najnowszych technologii informatycznych, które pozwolą nam w konkurencyjny sposób świadczyć usługi księgowe i automatyzować pracę. Automatyzacja pracy pozwoli, tak uważam, pozwoli uwolnić kreatywność naszych ludzi, tak? Wprowadzanie danych finansowych z wyciągów bankowych czy faktur. Nie jest to praca, której by oczekiwali nasi klienci, głównie od naszych księgowych. To są osoby o najwyższym poziomie wiedzy, o najwyższej jakości pracy i chcemy uzyskać u nich taką wolną przestrzeń, która pozwoli im na kreatywność i na to, żeby przejść z takiej roli księgowego do doradcy księgowego, osoby, która kreatywnie potrafi doradzać, wspierać klienta i pokazywać mu również inne rozwiązania, jakie mogą być. To tak w perspektywie 2 lat, w perspektywie 5. W perspektywie 5 bardzo bym chciała, żeby nasz zespół znacząco urósł, żebyśmy mieli więcej klientów i to takich rozpoznawalnych na rynku. Myślę, że realnym jest chyba takie zwiększenie trzykrotne zarówno zespołu, jak i ilości obsługiwanych klientów. Dzięki czemu mam nadzieję, że firma KPMG również w tym obszarze usług księgowych będzie znacznie bardziej rozpoznawana na rynku niż było to wcześniej. Świetnie. Tego Pani życzę, żeby wszystkie Pani cele i marzenia się spełniły i zrealizowały. Dziękuję bardzo za wywiad i bardzo mi miło było Panią poznać. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że uda mi się zainspirować część Pań, które oglądają ten wywiad, do tego, że warto i że można.